Radio Plus. Sedno Sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pani marszałek, w Sejmie od kilku dni trwa protest osób z niepełnosprawnościami. No między innymi protestuje Iwona Hartwig, czyli posłanka Platformy Obywatelskiej ze swoim synem. Pani marszałek, co wy dzisiaj możecie powiedzieć osobom niepełnosprawnym? Jeżeli Platforma Obywatelska wygra wybory parlamentarne, to zmieni się co? Chociażby ten postulat renta socjalna do poziomu minimalnego wynagrodzenia. On jest absolutnie do spełnienia? Na pewno na poważnie, całościowo postaramy się rozwiązać ten problem i mamy w naszym zespole, w naszej partii bardzo silną grupę osób, które pracują nad bardzo całościowym rozwiązaniem tego problemu. Cały czas konsultujemy z różnymi środowiskami. Nawet jutro jadę z gronem moich koleżanek właśnie porozmawiać, jak wyglądają mieszkania wspomagane. Ale to jest temat renty socjalnej. Renta socjalna. Musi być zwiększona renta socjalna. Musimy zrobić, wyrównać to, nawet wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypominam, że wyrok taki był. Platforma zostawiła na to pieniądze. Nie zostało to rozwiązane. Osoby, które zajmują się osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, muszą mieć prawo pracowania i zarabiania pieniędzy. Musi być urlop wytchnieniowy. No jest mnóstwo rzeczy do załatwienia. To jest projekt obywatelski. Dlaczego, pani marszałek, jak rządziliście, ich nie załatwialiście? Bo renta socjalna, jak rządziliście, pamięta pani marszałek, która wynosiła w 2015? Ale wie pan, jak będziemy połowę tego, co teraz. Mogę coś powiedzieć. Nie możemy porównywać tego, co jest dzisiaj, z tym, co było 12, 14 czy 16 lat temu. A my patrzymy 8 lat temu? No, 8 lat temu przygotowaliśmy pieniądze na to, że 8 lat temu przygotowaliśmy pieniądze na to, żeby wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiliśmy budżet państwa w dobrych warunkach. I teraz rozmawiajmy nie o tym, co było kiedyś, tylko o tym, co możemy zrobić teraz, w przyszłości, co się dzieje teraz, bo odwoływanie się do historii to jest takie zawracanie głowy. Historia, no pani marszałek, to nie jest zamieszła historia. 8 lat temu w życiu nas to jest prawie cała dekada. To jest... I dlatego ten problem niepełnosprawności jest bardzo poważny, tym bardziej, że coraz więcej osób będzie ten problem dotykał. Starzejemy się jako społeczeństwo i trzeba zauważyć, że trzeba pomagać młodym ludziom i także starszym ludziom. Nasze propozycje są, ale wkrótce... Ale to zatrzymamy finansowo, jeżeli... Jeżeli to będą mądrze dysponowane pieniądze... Mądrze, bo to nie jest tak, że państwo może rozdawać pieniądze, nie kontrolując tego. To nic nie zrobimy. Jeżeli będziemy mądrze i celowo dodawać pieniądze, ten system to udźwignie. To tylko pani bardziej, ja chciałam przypomnieć, że to nie ja, tylko pan premier i pan prezes Glapiński miał, że mamy w naszym kraju bardzo dużo pieniędzy, tylko one są bardzo źle wydawane. To kończąc ten wątek, pani marszałek, renta socjalna do poziomu minimalnego wynagrodzenia, to zrobi Platforma Obywatelska? Został złożony ten projekt, będziemy nad tym projektem pracować i chcemy, żeby to było wprowadzone. Czyli Platforma będzie rządziła, to się wydarzy, tak? Po prostu. Pani marszałek, dlaczego cała Platforma, no pani również wyjęliście karty do głosowania, kiedy decydowany był los tej uchwały dotyczącej obrony papieża Jana Pawła II? Ale papieża nie trzeba bronić uchwałami w Sejmie. To jest po prostu... Politycy nie są od tego, żeby stanowić, czy ktoś jest osobą świętą, czy ktoś jest autorytetem w naszym kraju. I to jest taki... Ale to Lewica zagłosowała na nie. Ale nie chcemy w tym razie, bo to jest po prostu absolutnie bez sensu. My doceniamy dorobek papieża w odzyskaniu naszej niepodległości, w tym, co zrobił dla wolności w Europie, w obaleniu muru berlińskiego. Dla osób wierzących papież jest osobą świętą. A kim jest dla pani marszałek? Ja jestem osobą wierzącą. Dla mnie papież jest wielkim autorytetem. Kościół uznał go za świętego. Dla mnie jest osobą świętą. Ale to nie znaczy, że ludzie nie mają prawa zadawać pytań. Jasne. Jeżeli zabronimy ludziom zadawać pytania, to znaczy, że się boimy prawdy. A prawdy nie należy się bać, bo jeżeli jest jakaś wątpliwość, zawsze można ją sprawdzić i odpowiedzieć na to pytanie. A uchwała sejmowa to tak, jakby PiS chciał zakrzyczeć prawdy i powiedzieć, nie możemy na żaden temat rozmawiać, nie można mieć wątpliwości, nie można zadawać pytań. Ludzie mają prawo mieć wątpliwości i mają prawo zadawać pytań. I na przykład to, co robi pani kurator Nowak, że wysyła list do szkół, że mają być wieszane portrety... No to taki apel, prawda? To nie jest ale wysyłanie takiego... To jest, robi naprawdę krzywdę Ojcu Świętemu. To wszystko, co robi PiS, takie zawłaszczanie go i mówi, albo uznajecie bez wątpliwości wszystko, albo jesteście źli, powoduje kolejny podział w naszym kraju i to jest zawłaszczanie tej postaci i fałszowanie. Kraj, w którym ludzie nie mają prawa mieć wątpliwości i pytać, robi się krajem niebezpiecznym, a PiS do tego chce doprowadzić. No, ale to ja pamiętam z Lechem Wałęsą, pani marszałek. No właśnie, do czego? Zamiana ról była. Nie, nie była. No, przepraszam, cały czas uważaliśmy, że... nie odmieraliśmy tego, co zrobił Lech Wałęsa. I cały czas uważam, że Lech Wałęsa jest bardzo ważną postacią w naszym kraju. Panów Cenckiewicza i Gontarczyka, no to czci i wiarę odsądzaliście. No raczej nie wydaje mi się, żeby politycy Platformy znaczy, to nie chodziło, mówili, że chodzi badać, o narrację. Sprawdzać. Chodziło o narrację i sposób, bo nikt nie... Chodzi o to, że dokumenty są dokumentami i czemu taki dokument istnieje, można go zbadać. Ale na podstawie jednego dokumentu nie można niszczyć dorobku Lecha Wałęsy, a to było robione. Ale to było robione. Były zeznania świadków, nie ale chciano zniszczyć, dokładnie, chciano zniszczyć to wszystko, co ale dlaczego w tym przypadku pani marszałek mówi, że chciano zniszczyć, a nie chciano pokazać prawdy o Lechu Wałęsie? Ale przepraszam, pokazywano. Dyskutowano, mówiono. Lech Wałęsa się obronił, obronił. Tak samo obroni się Ojciec Święty. Czy się obronił? Obronił się, dlatego że dla wielu Polaków, dla wielu ludzi na świecie jest symbolem zmian w Europie i tego pan Cenckiewicz ani nikt Lechowi Wałęsie nie odbierze. Pani marszałek, Donald Tusk, no inni politycy też Platformy wielokrotnie mówili, że obawiają się fałszerstw wyborczych. Pani marszałek też myśli, że te wybory jesienne mogą zostać sfałszowane, a jeżeli tak, to przez kogo tak naprawdę? Powiem panu tak, ostatnio w naszym kraju coś takiego jak prawda nie istnieje. Jeżeli słyszymy w opowiedzi naszego pana premiera, wielu innych polityków, prawdy w tym nie ma. PiS jest tak zdeterminowany, żeby utrzymać władzę, że jest w stanie posunąć się do wszystkiego. Rozpoczęli kampanię... Czyli do czego, pani marszałek? Co tak konkretnie miałoby się wydarzyć? Bo, te wybory, poprzednie wybory nie były sprawiedliwe. Już nie były sprawiedliwe. Ale powie pani marszałek o mediach publicznych pewnie, ale tak? Nie tylko o mediach. O same fałszerstwa wyborcze. A w tej chwili, jak to by miało wyglądać? Nie tylko nie ma mediów, w tej chwili PiS ma nieograniczone możliwości finansowania swojej kampanii wyborczej, tak jak żadne ugrupowanie. I może zrobić wszystko. No bo jak każdy rządzący, tak możemy powiedzieć. Nie, wie pan, takiej demoralizacji władzy jak ta nigdy nie było. Ja nie pamiętam. Ja odcinam się od czasów komunistycznych, ale w wolnej Polsce takiej demoralizacji władzy nie było i mam nadzieję, że już nigdy nie będzie. Ale pani marszałek, ale jeżeli o te fałszerstwa chodzi, to pani marszałek... Ja nie wierzę. Prawo i Sprawiedliwość systemowo może sfałszować te wybory. Ja nie wierzę to, że będą... fałszerstwa w komisjach wyborczych, bo tam są ludzie, którzy się znają, będą mężowie zaufania, będą ludzie na sobie patrzyli na ręce. Ale można zrobić prowokacje, a PiS jest do tego zdolny. Można w kolejności liczenia głosów zmieniać. Trzeba po prostu wybory obserwować. I to będziemy robić. Ale... Czyli pani marszałek, to fałszerstwa wyborcze, takie fałszerstwa w sensie głos za, zmieniamy na głos przeciw, zmieniamy liczbę oddanych głosów. Jeżeli popatrzymy pani marszałek nie wierzy, tak? To, co działo się w zamkniętych ośrodkach, kiedy PiS wygrywał w 100%, już powinno zwrócić naszą uwagę, że to jest niemożliwe, że nigdzie nie było chociaż jednego głosu przeciwko. Mamy wątpliwości, dlatego będziemy patrzyli tej władzy na ręce. Pani marszałek, czy wybory parlamentarne będą też takim testem przywództwa Donalda Tuska? Czy ale Donald Tusk nie musi testować swego przywództwa. Nie ma z tym problemu, bo jest przywódcą. Nie, no absolutnie. No, dzisiaj jest przywódcą, ale czy będzie też po przegranych ewentualnie wyborach? Donald Tusk nie musi testować swego przywództwa. To jest w ogóle dziwnie postawione pytanie. Polityk z takim doświadczeniem, które osiągnął w polityce tak dużo, który... No w polityce polskiej wszystko, a nawet więcej, jeżeli chodzi o europejską. To prawda, osiągnął bardzo dużo. Najbardziej wyrazistym, najbardziej zdecydowanym liderem. Największym... W polityce się czasami przegrywa, wygrywa, ale to nie zmienia tego, że Donald jest przywódcą, jest świetnym politykiem i ja w ogóle nie biorę pod uwagę, że opozycja może te wybory przegrać, bo to byłby dramat dla Polski. Pani marszałek, przed chwilą sama pani powiedziała, że polityka się czasami przegrywa. No może Platforma Obywatelska też te ale wybory przegrać. Ale te wybory są bardzo ważne wybory. Ale jeżeli przegra, to Donald Tusk dalej powinien prowadzić Platformę? Teraz jesteśmy przed wyborami najważniejszymi od 1989 roku. I Platformy, te są ważne, bo to naprawdę chodzi o miejsce Polski w Europie, o nasze bezpieczeństwo. Czy będziemy krajem demokratycznym, czy będziemy krajem prorozwojowym, czy będziemy takim małym krajem, którym nie wolno zadawać pytań i nie można mieć wątpliwości, jak chce Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego te wybory opozycja musi wygrać, wygramy i naprawdę o pozycję Donalda Tuska jestem spokojna. A jeżeli chodzi o, mówi się też o jakiejś roszadzie takiej przedwyborczej jeszcze. Ale kto to mówi? Czy w Platformie o tym się rozmawia? Czy to próbują media? Niektórzy mówią, że się rozmawia, politycy Platformy. Pani marszałek, no nie będę nazwiskami teraz. Budowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Z politykami Platformy rozmawiam niekoniecznie tylko na radiowej antenie i no, różne rzeczy mówią. Że zmiany w polityce następują, nawet zmiany pokoleniowe. Ale w tej chwili jesteśmy w przededniu wyborów i tutaj mówienie o jakichkolwiek raszadach po prostu jest śmieszne. Czyli nie ma szans, tak? Donald Tusk szefem Platformy i kandydatem na premiera przed wyborami. To się nie zmieni już. Nie, to się nie zmieni, ale bardzo mnie to tak zaskakuje, że ciągle państwo o to pytają, a głównie takie opinie na ten temat wychodzą ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I tu ich rozumiem, bo oni się panicznie Donalda Tuska boją. Nawet ostatnie wystąpienia pana premiera, który słowo Donald Tusk, nazwisko Tuska pada właściwie w każdym zdaniu, świadczy o tym, że PiS ma z Tuskiem problem. To pani marszałek, teraz internetowa część naszej dyskusji, dogrywka sedna sprawy. Słuchaczom radia dziękujemy, życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska jest cały czas gościem Sedna Sprawy, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Pani marszałek, powiedziała pani, że panicznie boją się politycy Prawa i Sprawiedliwości Donalda Tuska. Faktycznie tak, takie emocje wzbudza pani zdaniem szef Platformy? No, tak, boją się go. Skoro cała nagonka w mediach publicznych tak zwanych, tych rządowych idzie na Donalda Tuska, tam jest personą w ogóle oczywistą. Deutschland i tak dalej, tak? To jest coś obrzydliwego, to znaczy nie robi się tego wobec kogoś, kogo się człowiek nie boi. Oni zaklinają rzeczywistość, chcą Polakom w oczach Polaków zdekredytować Tuska i tego się nie da. Nie zniszczą jego wizerunku. Pani marszałek, a tak jeszcze wrócimy do tego, co dzieje się teraz, ale tak kończąc wątek tej rzeczywistości powyborczej i rozmów na ten temat, to no, musicie brać pod uwagę ewentualne współrządzenie z Konfederacją. No, sytuacja po wyborach może wyglądać tak, że to partia, której twarzami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen dzisiaj chyba przede wszystkim, no, będzie decydowała o tym, kto będzie mógł stworzyć rząd. Czy wy, czy Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska jest gotowa współrządzić z Konfederacją? Platforma Obywatelska będzie współpracowała ze wszystkimi ugrupowaniami, dla których Polska w Unii Europejskiej jest wartością dodaną. No to Konfederacja chyba najdalej do jest przeciwnikiem uczestnictwa Polski w programie Unii Europejskiej. No aż tak całkiem może nie, ale no najbardziej krytyczna jest, powiedzmy. Ale no to pani marszałek co, ale to wyklucza pani w ogóle współpracę po wyborach? Zobaczymy, co będzie po wyborach. Zobaczymy, co będzie po wyborach, ale Polska w Unii Europejskiej jest dla nas podstawą. Pani marszałek, słowa, zobaczymy, co będzie po wyborach. To nie jest wykluczenie współpracy. Czyli mogę powiedzieć, ale ja powiedziałam, że dla nas nie wyklucza tej współpracy. Ugrupowanie, które mówi, że nie może, że bycie Polski w Unii Europejskiej jest dla Polski szkodliwe, no nie może być naszym partnerem. No nie, ale to politycy Konfederacji powiedzą, że oczywiście część nie jest za tym, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej, tylko nie możemy prowadzić polityki, nie możemy rządzić, sprowadzając rozwiązania, tak jak proponuje Konfederacja, żeby Polskę prowadzić do Unii Europejskiej. No to jest po prostu podstawa. Od tego należy zacząć. Ale to tylko doprecyzujmy tę kwestię. No, ale już chyba wyraźnie panu powiedziałam. Tak nie, pani marszałek. Możecie współrządzić z Konfederacją, tak czy nie? To jest odpowiedź na pytanie. Konfederacja jest partią antyeuropejską, więc to wyklucza. Okej. Pani marszałek, z jednej strony Platforma Obywatelska chce likwidować TVP Info. Był taki projekt obywatelski, ponad 100 tysięcy podpisów. W ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski prezentował go w Sejmie. Jest tam mowa też o likwidacji abonamentu. To jak, pani marszałek, miałyby wyglądać media publiczne zarządów Platformy Obywatelskiej? Czy one miałyby istnieć? Czy oczywiście, że nie? Tak, to, bo media, z czego by były media publiczne są bardzo potrzebne w każdym kraju demokratycznym, a ja mam nadzieję, że Polska takim krajem będzie i będzie krajem, w którym potrzebne będą media publiczne. A z czego pieniądze, pani marszałek? Mogą być, trzeba stworzyć, określić co powinno być w tych mediach publicznych i one moim zdaniem powinny być finansowane z budżetu państwa. Okej, z budżetu państwa, ale to taka jak teraz bezpośrednia dotacja po prostu z budżetu, czy jakiś nowy podatek, opłata do czegoś? Polacy nie chcą płacić, Polacy nie chcą płacić abonamentu, tym bardziej teraz większość Polaków zupełnie inaczej korzysta z mediów publicznych, więc trzeba stworzyć taki system, który dla ludzi będzie zrozumiały, a zapewni bezpieczne funkcjonowanie mediów publicznych, żeby mogły realizować misję. A ja przypomnę, w misji także jest rzetelna informacja. informacja. W tej chwili media publiczne informacji rzetelnej nie dają, więc nie dziwię się Polakom, że tych opłat nie chcą płacić. Czyli pani marszałek, no coś takiego, co robi teraz Prawo i Sprawiedliwość, tylko że bez abonamentu. To nie jest coś takiego. No ale te 2 miliardy rocznie... Nie, bo to jest 2 miliardy rocznie, to są pieniądze wprowadzane do telewizji publicznej z poszczególnych ministerstw. Ja złożyłam interpelację, pytając się, ile poszczególne ministerstwa wpłaciły do telewizji publicznej. To rozumiem, że w ramach jakichś sponsorowanych kampanii i tak dalej. Właśnie, to tych kampanii jakoś nie widać. To są ogromne pieniądze. Nie, to musi być jasne, czytelne. Te media publiczne muszą wiedzieć, jaki mają budżet. Polacy mają wiedzieć, ile to jest i to nie może być uznaniowość rządu. To musi być stale, na stałym poziomie ustalone, żeby finansowanie mediów nie zależało od widzimisię polityków. Pani marszałek, zacytuję teraz, no świetnie pani marszałek, znanego polityka Leszka Balcerowicza, który zdaje się, że no, coraz bardziej gdzieś rozjeżdża się z Platformą Obywatelską, jeżeli chodzi o poglądy na gospodarkę. Platforma ostatnio prezentowała ten komponent programowy dotyczący przedsiębiorców. No tu jeszcze wcześniej Leszek Balcerowicz na Twitterze pisał tak. Czy Tusk myśli, że zwolennicy Platformy nie lubią PiS, ale lubią pisowską politykę gospodarczą, to znaczy upolitycznianie, nacjonalizowanie gospodarki oraz zwiększanie wydatków socjalnych, które prowadzi do wzrostu podatków, wzrostu deficytu i kosztów obsługi długu publicznego? To pytanie zadane przez Leszka Balcerowicza. Czy pani marszałek, no tak się faktycznie dzieje? No Leszek Balcerowicz to zauważa, że polityka gospodarcza Platformy to coraz bardziej jest polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości. Zbliżacie się w tych obszarach? Nie, nie zbliżamy się do tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Błądzi Leszek Balcerowicz? Bo my wiemy, ma prawo do swojej opinii, ale my wiemy, że państwo musi pieniądze rozdawać rozsądnie i czasami trzeba pomagać ludziom, żeby oni mogli pracować, a potem płacić podatki. Jeżeli mówimy o programie mieszkaniowym, to jest bardzo ważny program, bo jeżeli my chcemy, żeby nasz kraj się rozwijał, to ludzie muszą się... Ale nieprawdopodobnie drogi też, pani marszałek, prawda? Ale wiadomo, na co idą te pieniądze i jakie z tego będą korzyści. Jeżeli popatrzymy na to, jak drogo i ile wydaje PiS nie wiadomo na co i z tego nie ma żadnych korzyści, to chyba lepiej zainwestować w Polaków, żeby chcieli tu być, żeby chcieli tu pracować i żeby z Polską chcieli wiązać swoje plany na przyszłość, a nie myśleli o tym, żeby wyjechać, bo nie stać ich na to, żeby mogli samodzielnie mieszkać i tworzyć rodziny. Jeżeli chodzi o emigrację, to już takich fal nie ma chyba jak jeszcze. Coraz większe są i niestety, jeżeli rozmawia się z młodymi ludźmi, chcą wyjeżdżać i to jest przerażające. Ale pani marszałek widzi to odejście od polityki liberalnej i nie ma obawy, że tacy wyborcy jak Leszek Balcerowicz stwierdzą, czy mający podobne poglądy, że no, tutaj nie mają czego szukać. Jest zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom w kraju i danie im szansy rozwoju. Więc musimy zwracać uwagę, że w pewnych sytuacjach trzeba wspierać, a nie tylko łupić podatkami, tak jak to robi Prawo i Sprawiedliwość, i pomagać szczególnie tym ludziom, którzy pracują i którzy płacą podatki. Ale to jest jakaś rewizja poglądów, no bo jednak byliście liberałami. Ale jesteśmy. Tylko... Liberałami? Oczywiście. Gospodarczo? Oczywiście, ale to nie znaczy, że nie trzeba w tych sytuacjach ludziom pomagać. Nie można. Świat się zmienia. Ludzie oczekują czegoś innego. To, co było dobre 20-30 lat temu, teraz musi być realizowane inaczej. Pani czyli z pełną odpowiedzialnością pani może powiedzieć, dla liberałów takich gospodarczych właśnie Platforma ciągle nas jest wolność gospodarcza? Oczywiście, że tak. Co nie wyklucza wspierania obywateli. Które podatki zostaną zmniejszone, bo to taka... Przegląd podatków w ogóle trzeba w naszym kraju zrobić i one muszą być dużo prostsze, dużo czytelniejsze. Ordynacja podatkowa musi być prostym dokumentem. To nie może być tak, że księgowe w naszym kraju muszą się ubezpieczać, bo boją się robić rozliczenia, bo to jest tak skomplikowane. No tego zamieszania było ostatnio wyjątkowo dużo, jeżeli chodzi o Polski Ład i wprowadzane zmiany. Tylko jest tak, że naprawdę to trzeba uprościć, a jeżeli będzie prostsze, dla wszystkich będzie z korzyścią. Ale trochę mnie pani marszałek zaskoczyła z tym ciągle określaniem się mianem liberała. No my jesteśmy za wolnością w gospodarce. Dla tym, żeby ludzie sami podejmowali... No ja rozumiem, ale pani marszałek, ale to za gospodarką centralnie planowaną to i PiS nie jest. To nie chodzi o taki jedno podział. Jedno drugiego nie wyklucza. Może państwo powinno nie trzymać się jakiejś doktryny gospodarczej, tylko patrzeć szerzej i w sytuacjach, kiedy może, powinno obywateli wspierać. A nie obawia się pani marszałek, że wyborcy, no jednak ten Leszek Balcerowicz myślę, że jest chyba dobrym przykładem, jeżeli on tego nie widzi. Byliśmy na spotkaniu wczoraj w Poznaniu z przedstawicielami gospodarki i na te propozycje dotyczące zmian w podatkach przyjęli to bardzo dobrze i była akceptacja z ich strony. Mówiono o jeszcze innych rzeczach, które powinniśmy wprowadzić, ale to akceptują, a chyba przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, co jest nam potrzebne. Pani marszałek, Platforma już rozpoczęła kampanię na dobre. Te wyjazdy takie zmasowane wszystkich niemal polityków. Jakby pan przypomniał sobie, to Platforma bardzo dużo jeździ po Polsce, a teraz rzeczywiście chcemy do rozpoczęcia kampanii wyborczej tego oficjalnego już, tak? Objechać wszystkie regiony w naszym kraju. I można powiedzieć, że to już jest taka prekampania, która ruszyła na dobre? To jest kontakt klubu naszego parlamentarnego z wyborcami. Tak, no chcemy z Polakami się spotykać, żeby kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, przedstawić ofertę programową. A mówiła to wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceprzewodnicząca również Platformy Obywatelskiej. Bardzo pani marszałek dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę udanego dnia, dobrego całego tygodnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.